Katarzyno, jesteśmy na planie zdjęciowym do kalendarza wydawnictwa ID Media. Powiedz, dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w danej sesji? Po pierwsze, to dlatego przede wszystkim, że jestem też samotną mamą i wiem, jak ważne jest wsparcie takich osób i dlatego postanowiłam wziąć w tym udział. A oprócz tego uwielbiam Ilonę i to, co ona robi zawsze, kiedy tylko mogę, ponieważ nie mieszkam w Polsce na stałe, kiedy tylko mogę, to biorę akcje, znaczy biorę po prostu udział w jej akcjach. Dlaczego warto pomagać innym osobom, a przede wszystkim samotnym mamom? Znaczy ogólnie dlaczego warto pomagać? Dlatego, że ja wierzę, że dobro wraca. Im więcej tego dobra dajemy dla innych, tym więcej dostajemy sami z powrotem. Także to jest po prostu takie zamknięte koło. Na jaką stylizację w dniu dzisiejszym postawiłaś? Na jaki look? Wydaje mi się, że to jest look biznesowy, nie wiem, bo tutaj są świetne panie, makijażystki, fryzjerki, które mi po prostu ubrały. Jest też Renata, która pożyczyła mi sukienkę. Marka Latore. Tak, dokładnie. Także tutaj dokładnie oddałam się w ręce doświadczonych pań biznesu i ubrały mnie tak, jak dzisiaj wyglądam. Czyli można byłoby powiedzieć, że weszłeś do studia i ciebie od razu tutaj zadbano o włosy, o make-up i o wszystko. Jestem zachwycona, bo mówiłam Ilonie, że ja przylatuję, przyleciałam wczoraj w nocy. A skąd? Z Londynu przyleciałam i nie mam po prostu gdzie jak wziąć tego wszystkiego ze sobą i Ilona mnie skontaktowała właśnie z Renatą, właścicielką tej firmy i powiedziała, że wszystko zadba, także naprawdę bardzo polecam. I również jeśli chodzi o Justynę, która mnie dzisiaj malowała i panią Olę, fryzjerkę, która też gdzieś tutaj jest. Także weszłam. Jedyne co mam swojego to są moje szpilki i bielizna, słuchajcie, także to są rzeczy moje.